Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin i dzisiaj witam szczególnie fanów słuchawek dokanałowych, ponieważ mam dla Was recenzję znakomitego modelu Brainwaves M1, czyli model już troszeczkę droższy niż wersja Delta, ta podstawowa, prawie dwukrotnie droższy, ale nie płacimy tutaj za nic. Jesteście ciekawi, dowiecie się szczegółów z tego filmu, cenę sprawdzicie w opisie filmu. Tak więc zaczynamy! Dobrze, moi drodzy, przed nami Brainwaves M1, bardziej zaawansowany, troszeczkę droższy model niż model Delta, natomiast idzie z tym sporo plusów. Przede wszystkim z takich spraw przyziemnych dostajemy bardzo ładne, bardzo fajne etui z zameczkiem z logo Brainwaves, więc możemy nasze małe słuchaweczki w bardzo stylowy sposób przechowywać, przewozić. Zobaczcie, nawet tutaj mamy logo Brainwaves, więc samo wykonanie tego pokrowca, etui, bardzo dobre. Pokrowiec sztywny, dobrze chroni zawartość. A w środku cała masa wyposażenia. Mamy żabkę do przypięcia przewodu do ubrania, chociażby, żeby nam się nie uszkodził. Mamy paseczek z rzepem do spięcia nadmiaru przewodu. Przewód ma 1,30 m długości. O nim więcej jeszcze powiem za chwilkę. I moi drodzy, mamy standardowe silikony S-ki, M-ki, L-ki oraz też tego typu zakończenia takie podwójne. Mamy też tutaj instrukcje do tych słuchawek. Natomiast jak widzicie, mamy tutaj już dużo większe przetworniki niż w Deltach. Tam były 8 mm, tu mamy 10,7 mm, więc większe. 32-ohmowa już oporność, a nie 16-ohmowa, więc słuchawki dobrze nadają się też chociażby do komputera, do jakichś wzmacniaczy, amplitunerów. Też fajnie to ze sobą współgra. Pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz. Co do przewodu, to taka ciekawostka. 1,30 m mówiłem, natomiast mam tutaj przewód z miedzi beztlenowej pokryty srebrem, czyli oczywiście dla lepszego przewodnictwa. Mamy też mini jacka 3,5 mm pozłacanego i taki bardzo fajny, elastyczny wtyk, bardzo dobrze zabezpieczony przed złamaniem, wyginaniem. Jest kątowy, nie jest pod kątem 90 stopni, tylko troszeczkę bardziej ostry kąt. Zobaczcie, do urządzeń to pasuje, tak, wchodzi bez problemu i mamy tą wtyczkę dobrze zabezpieczoną, kabel przed wyrwaniem, wyłamaniem. Naprawdę tutaj duży plus dla producenta. Co do samego przewodu, można powiedzieć, troszkę tak zażartować, że jest pancerny, ponieważ zobaczcie, nie jest to taka zwykła izolacja gumowa, jak była w Deltach, tylko jest to takie skręcone tworzywo, które jak to sobie skręcimy w palcach, powraca z powrotem. Ten skręt powoduje też ogromną wytrzymałość tego przewodu. Naprawdę myślę, że jakby mocno pociągnąć, to i tak bym go nie urwał, nie byłbym w stanie. Podążając dalej, dochodzimy do miejsca, gdzie znów mamy taki ogonek gumowy zabezpieczający nam ten przewód. I następnie przewód rozchodzi się na dwa trochę cieńsze przewody, idące już do samych słuchawek, przetworników. Natomiast też wykonane w tej technologii z takim skrętem, więc bardzo, bardzo wytrzymałe, naprawdę solidne. I oczywiście w zestawie także pianki typu Comply, czyli takie, które dopasowują się pod wpływem ciepła do kształtu naszego ucha, naszego kanału wewnątrz ucha, a potem powracają do swojego pierwotnego wyglądu, kształtu, więc są wielokrotnego użytku, świetnie do nas się dopasowują i zapewniają niezwykły komfort. Przede wszystkim też się dobrze trzymają w uszach. Dlatego nie potrzebujemy trzech rozmiarów jak w przypadku silikonów, wystarczy jeden, który się nam dopasuje świetnie. No i samo wykonanie, jak widzicie, oznaczenie lewa, prawa, logo Brainwaves i tutaj obudowy przetworników mamy już z plastiku. To wygląda jak metal, ale jest to też plastik. Natomiast komory w środku są dość duże, więc dźwięk też jest mocny, przetworniki są większe niż w przypadku Delty i też to świetnie się sprawdza w praktyce. Troszeczkę gorzej moim zdaniem jest tutaj, ponieważ nie ma takiego fajnego gumowania jak w Deltach było, ale to w środku chyba też tam jeszcze ma troszeczkę luzu, więc też jest w miarę dobrze moim zdaniem tutaj pod względem wyrwania tego. Ciężko by było to wyrwać, uszkodzić, więc to oczywiście jest też jakiś plusik. To by było na tyle, jeśli chodzi o wygląd, funkcję i parametry. Co do dźwięku, no cóż, dźwięk, jak powiedziałem, jest naprawdę mocny.
Słuchawki dobrze sprawdzają się chociażby w klasyce. Scena dźwiękowa jest tam szeroka, mamy dość czyste pasma górne i bardzo dobre pasma środkowe. Ucieszą się wielbiciele muzyki rozrywkowej, ponieważ mamy fajny, mocny, soczysty bas, wyraźne wokale i szczegółowe utwory, dobrze słyszalne wszelkie ścieżki. Radzę tutaj ukłon dla Brainwaves za przetworniki tych słuchawek. No i do pogrania w gierki smartfonowe, czy nawet jakąś strzelankę na PC-cie też nadają się dobrze, testowałem, więc pozycjonowanie jest całkiem dobre, o dziwo, i wszelkie efekty w grach brzmią dość wiarygodnie. Tak więc kolejne słuchawki od Brainwaves, dokanałowe, kolejne bardzo udane testy i słuchawki naprawdę dające radę i wcale znowu nie takie drogie. I moi drodzy, pora podsumować testy tych słuchawek. Przede wszystkim porównując z modelem Delta, mamy tutaj większe przetworniki, mamy tutaj lepszej jakości przewód. Przypomnę, że z miedzi beztlenowej powleczony srebrem, więc bardzo dobre przewodnictwo, bardzo małe straty jakości sygnału. No i pozłatany mini jack też robi oczywiście swoje jako zwieńczenie tego przewodu. Duże przetworniki o ponad 1/3 większe niż w modelu Delta też dają swoje. Ten dźwięk jest mocniejszy, jest taki bardziej pełny, scena jest szersza i mamy też 32-ohmową, a nie 16-ohmową oporność, więc lepiej nadają się też do takiego sprzętu audio, typu jakiś sprzęt domowy, czy do komputera, po prostu do wzmacniacza komputerowego. Mamy bardzo fajny pakiet startowy, czyli świetne, twarde etui z zameczkiem, bogaty zestaw końcówek, czyli wymiennych silikonów oraz pianki Comply, dzięki którym słuchawki świetnie dopasowują się do ucha i bardzo dobrze w nim się trzymają. Tak więc przede wszystkim wysoka jakość wykonania, wygoda i świetna jakość dźwięku. Dosłownie słuchawki do każdego rodzaju gatunku muzyki, nadają się też do gier smartfonowych, możemy nawet pograć sobie na komputerze w jakieś gry typu FPS, na wrażenie są całkiem przyzwoite. Pod względem designu podoba mi się troszeczkę mniej niż słuchawki Brainwaves Delta, tam jednak te metalowe elementy robiły na mnie wrażenie. Tutaj mamy takie słuchawki wyglądające bardziej tak standardowo. Natomiast pod względem technicznym naprawdę już półka wyżej i cenowa, i jakościowa. Stosunek jakości do ceny moim zdaniem też w tym przypadku jest bardzo dobry. Tak więc wysoka ocena jak najbardziej się należy temu modelowi. Jestem ciekaw, co jeszcze od Brainwaves będę miał okazję przetestować. Jeśli kolejne produkty będą też trzymały tak wysoki poziom, no to myślę, że będzie kolejna ciekawa recenzja. Za chwilę ocena końcowa. Wam dziękuję za uwagę. Pamiętajcie także, że warto wchodzić na mojego Facebooka, warto polecać kanał znajomym, ponieważ w ten sposób pomagacie w rozwoju kanału i zyskujecie moją wdzięczność. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!